Jeżeli chodzi o prawdę dotyczącą tego, kto wymyślił gazoport, to tutaj trzeba oddać jednak honor Piotrowi Naimskiemu i ministrowi Woźniakowi. Dobrze, że prezydent Kaczyński popierał ten pomysł, dobrze, że Platforma Obywatelska zaczęła budowę i dobrze, że Platforma Obywatelska skończyła tę budowę. Natomiast wracając do istoty problemu, bo rzeczywiście rzecz jest bardzo ważna. My mówimy o ministrze obrony narodowej, sytuacji, w której wojna w Donbasie określa charakter zagrożeń wojny hybrydowej na wschodzie Europy. Rosja zrealizowała ten projekt w Donbasie. Dzisiaj NATO przygotowuje się do przeciwstawienia się podobnym działaniom rosyjskim w Estonii, na Łotwie czy na Litwie. No i teraz trzeba spojrzeć na politykę polskiego rządu. Otóż minister Macierewicz, który, jak pani poseł była uprzejma stwierdzić, wzmacnia polską obronność, w pierwszych swoich decyzjach zastopował wszystkie decyzje poprzedniego rządu dotyczące zakupów niezbędnego dla Polski uzbrojenia, w tym uzbrojenia mającego chronić Polskę w powietrzu. A dzisiaj dominacja rosyjska nad Polską w powietrzu jest kluczową słabością naszego kraju. A więc te wszystkie projekty zostały zastopowane. Po drugie, właśnie pan prezydent podpisał decyzję o tym, aby wysłać dwa kontyngenty polskie, które miałyby jechać do Kuwejtu i miałyby wziąć udział, chociaż jak rozumiem, taka jest intencja, nie bezpośrednio w walkach, no ale jednak w wojnie z państwem islamskim. Pamiętam moment, w którym pan minister Macierewicz poinformował o tym opinię publiczną. Otóż ta informacja znalazła się natychmiast na wszystkich portalach arabskich. Mówi się, a takie są domniemania, chociaż tego nikt nie potwierdził, że ta decyzja dotycząca wysłania polskich wojsk znowuż na Bliski Wschód jest związana z, to jest taki układ, batalion NATO w Polsce w zamian za polski udział w wojnie z Daesh, państwem islamskim. Tego nikt nie potwierdził. Ale ja chcę przypomnieć fakt. Otóż w Newport zadecydowano o tym właśnie, że zostanie wzmocniona obecność NATO na wschodniej flance, w tym w Polsce, że będą stacjonowały tutaj rotacyjnie oddziały natowskie. I ta decyzja nie była obarczona żadnymi warunkami, była bezwarunkowa. W związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, aby właśnie tego typu porozumienie miało miejsce, batalion NATO w Polsce, a Polacy znowuż na Bliskim Wschodzie. Po drugie, za tę decyzję Polska nic nie otrzymała, natomiast niestety, to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, zwiększyła swoje zagrożenie. Już nie mówiąc o tym, co jest też rzeczą absolutnie skandaliczną i bardzo ważną w kontekście mechanizmów władzy, które wprowadził do Polski PiS. Ta decyzja nie została w żaden sposób skonsultowana w Sejmie, w żaden sposób skonsultowana z opozycją. Dotychczas, jak Polska wysyłała swoje wojska, zawsze odbywało się to w konsensusie, w porozumieniu ogólnonarodowym. Dzisiaj to jest jednostronna decyzja Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli za które PiS bierze odpowiedzialność. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.